Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oba te projekty to jakieś surrealistyczne nieporozumienie. Właściwie mam pytanie do pana Jakiego, dlaczego tylko 3 lata za polskie obozy koncentracyjne, a nie dożywocie? 25 lat i po zawodach. I człowiek już nie będzie głupot gadał. Poczytajcie Gombrowicza. To by się przydało wszystkim, tutaj zwłaszcza posłom Kukiz 15. Historia, pornografia, takie książki Gombrowicz napisał. Byście mieli jakieś pojęcie o tym, o czym rozmawiamy dzisiaj. Czy chcecie stosunków z Ukrainą tak napiętych, tak dramatycznych, tak bezkompromisowych w swoich projektach? To jest absolutnie nieodpowiedzialne. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest tutaj nas niewiele. Mam propozycję dla Wysokiej Izby. Zaprośmy tu do parlamentu twórców filmu Wołyń. Zobaczmy ten film i pogadajmy sensownie o historii, o nas samych, o zbrodniach, o tym, w jaki sposób warto i można myśleć o Polsce i stosunkach polsko-ukraińskich. Dziękuję bardzo.